pan Zbigniew Wojnowski, prezes Agencji Supremu, agencji, która jako pierwsza wykorzystała potencjał sztuki do działań reklamowych. Witam serdecznie. Chciałbym postawić tezę. Wyobraźmy sobie, że cały świat sztuki to jedna wielka korporacja. Jak silny byłby to podmiot, gdybyśmy zaprosili do niego artystów, kuratorów, galerie i przejęlibyśmy od nich portfolio i to portfolio zastosowalibyśmy w normalnych działaniach reklamowych, w normalnych przetargach, elementach, które funkcjonują jakby w branży reklamowej. Tutaj pojawiła się u nas idea, aby z założenia Artworld, przedsiębiorstwa, aby pojęcie art rozszerzyć o nowe dziedziny, o reklamę. Ambient marketing, urban marketing, outdoor to jest nic innego jak sztuka w przestrzeni publicznej. To tylko kwestia nazewnictwa, nomenklatury. Kampanie społeczne, shockvertising, publiczna debata to też uważamy, to jest nic innego niż sztuka zaangażowana społecznie. Stąd pojawiła się u nas idea stworzenia nowej oferty dla świata sztuki, tak zwanej oferty new business. Jak chcielibyśmy tą utopijną wizję zrealizować? Zgłosił się do nas artysta do agencji reklamowej i powiedział, że chciałby, żebyśmy mu uruchomili podmiot gospodarczy, ponieważ się nad tym uważał, że się znamy. Chciałby zrealizować firmę, która w imieniu świata sztuki będzie brała udział w przetargach i będzie zdobywała kontrakty dla artystów. Popatrzyliśmy na to, no okej, nie ma problemu, realizujemy, artysta miał budżet, podeszliśmy do tematu. W większości artykułów, w większości elementów, jakby, które możemy znaleźć w mediach, pojawia się słowo świat sztuki, pojawia się artwork. Stąd przyjęliśmy takie założenie, że to będzie dość takie sprytne nazwanie naszego przedsiębiorstwa. Postanowiliśmy zastrzec znak firmowy. Złożyliśmy w maju tego roku wniosek o rejestrację, potrwa to około 3 lat. No i tutaj jest istotne to, aby nikt inny nie posługiwał się tym znakiem, szczególnie takie podmioty jak Galeria Krakowska, czy Galeria Kazimierz, czy nie daj Boże artysta Wiśniewski. Tu chciałbym przedstawić nasz model, który już został wdrożony w naszej agencji. Jest to, właściwie nasza agencja składa się z 4 dywizji, jedną z nich jest Artworld i to jest 25% jakby naszej firmy. I chcielibyśmy, aby ten model, żeby nagle artysta nie był tylko od rysowania storyboardów. Aby grafik, który skończył ASP, nie projektował ulotek reklamowych. Aby ten element modelu był właściwie wdrożony w innych miejscach wszystkich tych, które wykorzystują wizje marketingowe. Powstało coś takiego, oferta Artworldu, dość dla nas, co się okazało, znana, bo ambient, social i urban to są miejsca, w których artyści już występują od wielu lat, właściwie czasem wcześniej nawet niż w branży marketingowej. Branża marketingowa przejęła to ze strony artystów. Oferta prac konceptualnych, czy oferta konceptualna, tego typu sformułowanie, gdybyśmy użyli w materiale, który trafiłby do podmiotu gospodarczego, momentalnie popatrzyliby na nas, jakbyśmy byli bardzo dziwni i to trafiłoby do kosza. Nie byłoby przekonania. Natomiast jeżeli formułujemy treść inaczej, według po prostu tylko nomenklatury, to Big Idea momentalnie jest zrozumienie po jednej i po drugiej stronie. Social campaign, czyli tak zwane kampanie społeczne, już ze swojej natury bliższe są działaniom artystycznym niż komercyjnym. Z racji tego, że artyści są o wiele bardziej zaangażowani niż podmioty gospodarcze. Artyści o wiele lepiej czują sprawę, stąd powinni realizować kampanie społeczne, których w Polsce realizuje się przeszło 100, a każda z nich jest przynajmniej o budżecie 1 000 000 złotych. Shockvertising powstał właściwie, został skopiowany przez branżę reklamową od artysty. Takim prekursorem był Oliviero Toscani, który pierwszy zrealizował taką kampanię reklamową, która była najkreatywniejsza i właściwie najlepsza i tutaj ona przybliża tak zwaną reklamę do sztuki przez naszą branżę oczywiście. Artworld, nowy rynek sztuki. Stąd uważamy, że przedmiotem handlu mogą się stać takie rzeczy jak Big Idea, wartość dodana, ambient marketing. Zapraszamy Państwa do przygotowania progresywnej oferty świata sztuki, czyli tego nowego, co artyści stojący za nim świat sztuki mają do zaoferowania. Zapraszam na wycieczkę do korporacji Artworld, która mieści się w biurze Supremum Group na Rynku Głównym o godzinie 19:00 i myślę, że tam będziecie mogli Państwo od kuchni zobaczyć, jak działa
artysta właśnie w korporacji, jak wygląda jego miejsce pracy, a jak została przeobrażona agencja reklamowa po wejściu artysty. Jak to wszystko działa? Zapraszam, rynek główny 39. Dziękuję bardzo za uwagę.